Cześć wszystkim! Znowu pan 7. Cześć Factorio, leniwy skurczybyk. Dobra. Zanim zacząłem nagrywać, wyczyściłem tutaj jedno siedlisko obcych, które się tutaj pojawiło i całkiem zmasowany atak tutaj przypuszczało na moje rzeczy. Wyczyściłem również tutaj siedlisko obcych. Postawiłem tutaj wieżyczkę, ponieważ tutaj sięga zanieczyszczenie, więc by się denerwowali po kolei. I przy okazji zacząłem korzystać z takiego schematu konstrukcyjnego na wieżyczki. Okej, tutaj coś się działo. Najwyraźniej też są atakowani. A dobra. W każdym razie dzisiaj bierzemy się za produkcyjne schematy. Dobra, po pierwsze, czy mam roboporty? Odpowiedź brzmi nie, nie mam roboportów. Dobra. W razie chyba sobie złożę zamówienie na roboporty, żeby mieć stale 5. Dobra. Muszę jeszcze wejść w zasięg logistyczny. Poczekać, aż moje dzielne roboty przybędą do mnie. Już za chwilę, już lecą. Przy okazji, jak tam obcy? Na razie wygląda ok. Tutaj zaczniemy kopać. Tutaj możemy mieć parę problemów z obcymi. Ale spokojnie. Dobra. Tak, walniemy sobie jeden roboport. Gdzieś tutaj. Ok. Jeszcze jeden roboport gdzieś tutaj. Czu. Powiedzmy tutaj, ok. Dobra. Musimy jeszcze do niego energię doprowadzić. W ten sposób. Dobra. Pierwszy wywóz. Chcę mieć stały wywóz drewna. Ponieważ nie potrzebuję go. Zero. I dobra. Czy ten roboport ktoś konstruuje? Tak, już lecą tutaj roboty. Dobra, w międzyczasie zdekonstruujmy ten las. Może to pogorszyć tutaj sytuację z zanieczyszczeniem. Ale dobra, musimy się dostać tutaj do tych złóż kamienia. I przy okazji, jak już się dostaniemy do kamienia, zaczniemy produkować sobie beton. Gdzie jest beton? Logistyka? Jest beton. Potrzebuję rudy żelaza, rudy, znaczy kamiennych cegieł oraz wody. Okej, dobra. Czy ten roboport jest skonstruowany? Tak, leci dzielny robot. Zostanie skonstruowany zaraz tu. Zlecą się roboty i zabiorą moje rzeczy. Okej, masz problemy z zasilaniem. To ciekawe. A, dobra, to nie jest podłączone do sieci. Okej, tak lepiej. Dobra, zabierajcie rzeczy. Te, one są wolne póki co. Ale wierzcie mi, będą szybsze. Będą szybsze. No i dobra. Więc tak, tutaj zbudujemy sobie parę wiertnic od żelaza, które będziemy korzystać tylko do... tylko do betonu. W sumie możemy dziobnąć też trochę węgla. Ponieważ będziemy potrzebowali również węgla do wytapiania kamienia, ale nie, to na osobnej linii. Chociaż czemu by nie? Dobra. Powiedzmy, że tak. Tak.
Okej. I prąd jeszcze musimy tutaj doprowadzić. Dobra, to najszybciej będzie chyba stamtąd dziapnąć. Tak. W każdym razie, kiedy mam mobilny roboport, mogę moim robotom kazać konstruować rzeczy za mnie. Ma to jedną poważną zaletę. Mianowicie taką, że zasięg konstrukcji robotów jest dużo większy niż zasięg konstrukcji z ręki. Okej. Dobra, może zrobię tak. Dobra, to wyrównamy szybko. Tak, nie będziemy potrzebować tego dużo. Ale troszkę się przyda. Dobra, wracając do kamienia. Tutaj zrobimy regularną już kopalnię. Tak, wszystkiego innego. I w sumie chyba nie ma się co szczypać, tylko od razu wszystkie pobuduję, jakie się da. Żeby nie musieć już tutaj wracać w najbliższym czasie. Okej. Ciekawe, jak wykopiecie. Może postawię jeszcze jedną maszynę tutaj, żeby kopała trochę więcej węgla. No i dobra. Podłączajmy to jeszcze do zasilania. W sumie jest chyba jeszcze trochę niezużytego kamienia, ale dobra, niech będzie. Okej. Nie tak. Dobra, jedna linia, druga linia, trzecia linia. Dobra, tutaj zrobimy od razu odnogę, która będzie leciała do betonu, reszta będzie spływać tam. Wiecie co? W sumie chcę to puścić na dół, więc chyba zrobię linię w drugą stronę, skoro to i tak ma iść na dół. Okej. Teraz jeszcze szybko to podłączymy do prądu. Tak. No i ruszyło. Panie. To jeszcze sobie zdekonstruuję, że ten las aż mi zasłania. I tak. Już leci tu kamień. Głupi las. Chwila. Proszę nie zasłaniać. Dobra. I zobaczmy, tak. Potrzebujemy tak trzech rzeczy. Wody, rudy żelaza oraz kamienia. Zróbmy sobie może na razie skromnie, powiedzmy, trzy fabryki tego. Gdzieś tutaj. Dwa, trzy. Hmm.
Jak to zrobić? Dobra. I zwykłe piece? Nie, dobra, to użyjemy z stalowych piecy. Ale lepiej, dobra. Po kolei. Tutaj będzie jedna linia. Mianowicie ta będzie tutaj. Ponieważ ty będziecie produkować beton. I tak. Jak szybko się produkuje beton? Długo. Więc zwykłe podajniki wystarczą. Natomiast tą linię puścimy tutaj koło piecy. Tak, i potem długimi możemy zapodawać tam. Dobra. I tutaj. Tak. Dobra. Po kolei. Wkładamy te rzeczy oraz te rzeczy, przy czym potrzebne jest zasilanie. Tak. I jeszcze potrzebny jest, tak, czerwony. Tutaj. Więc to zamienimy tak. Powiedzmy tutaj jeszcze dwa. Chociaż nie, już się nie zmieszczą dwa. Ten będzie tylko tutaj zapodawał. Takie pytanie, czemu ty nie zapodajesz węgla? Nie wiem, na razie ręcznie was załaduję. I jeszcze woda. Dobra, czy mam jakąś pompę? Raczej nie. Co potrzebuję do pompy? Wszystko mam, tylko muszę sobie postawić fabrykę. I tak, pompa, pompa, pompa. Rura. To i trybiki. Kończyły mi się prawie trybiki. Akurat wodę mamy tutaj przy okazji. Nie będzie problemu z nią. I tak, podziemne, ponieważ czemu by nie? Dobra. Tak i zakręt. Dobra. Już mamy wszystko do produkcji betonu. Myślę, że bez problemu możemy to wyjmować czerwonymi. Przynajmniej moglibyśmy. No okej. Nie, powinno działać. To jest tylko jedna kratka przerwy, więc powinno działać. Tak, tak, tak. Powiedzmy. Puścimy tutaj. Puścimy tutaj linię. Tutaj szybki zapodawacz do jednej skrzynki.
Ok, którą również sobie muszę skonstruować. Bram, czerwona skrzynka logistyczna. Ok, potrzebuję do tego stalowych skrzynek, których nie mam na zapasie zbyt dużo. Bram, czerwona skrzynka i tak, stalowa, to i to. No i dobra. Już zapodawał to tutaj. Jeszcze tylko słupy. Dobra, możemy to jakoś ładniej zrobić. Tak, powiedzmy. Dobra, to może ograniczymy do tylu. Dobra, wy już chyba zapodajecie węgiel tak jak trzeba, dobra. Zróbmy jeszcze coś takiego. O. Chodzi mi o to, żeby tutaj nie zaległo. Nie, to nie będzie działać. Może dam tu filtrujący. Od węgla. Filtr węgiel. Chodzi mi o to, żeby tutaj węgiel nie zalegał czasami i żeby nie blokował. Chociaż wiecie co, to nie. To jednak będzie strasznie działać. Zróbmy jedną normalną linię. Ponieważ myślę, że ciągle będzie tutaj czegoś za dużo, albo żelaza, albo węgla i ciągle będą problemy z przestojami. Zróbmy normalną linię. Tak. Jedną od węgla. Tak. Okej, dobra, zajmuje to trochę czasu. Ale beton nam się przyda do paru rzeczy. Dobra, jeszcze wy. Nie mam nadzieję, na jakiś czas wystarczą. O! Pasów mi się zabrakło. Okej. W takim razie będę musiał troszkę tutaj poczekać. Moje dzielne roboty przywiozą mi więcej. Jak widzicie, jest 0 na 77 robotów logistycznych, więc wszystkie są w drodze. I tak, beton tam się przyda. No, paru rzeczy. Po pierwsze, beton można sobie układać w fabryce, aby zwiększyć prędkość poruszania. Tworząc ścieżki z betonu, poruszamy się po nich o 40% szybciej. Po drugie, beton będzie nam potrzebny do przetwarzania uranu. Okej, nawet w ogóle jeszcze nie mam. Możemy już badać przetwarzanie uranu? Nie, generalnie powinienem mieć. Tak, potrzebujemy do wirówek trochę betonu. Beton służy do, też wirówka służy do przetwarzania rudy uranu do właściwych izotopów 235 i 238, ale dobra, może zróbmy sobie wydajność wydobycia w międzyczasie, skoro nie mam nic ciekawszego. Dobra, mam już troszkę pasów. Czego nam brakuje? Tak, dokładnie, brakuje nam żelaza. Tutaj brakuje nam kamienia. Tak, bo... Okej, dobra, już rozumiem, w czym jest problem. Tutaj potrzebujemy filtrujący z węglem. Ciach, ciach.
Czego tobie brakuje żelaza? Tak, to jest beznadziejny pomysł z tym. Dobra, naprawmy to szybko. Aha. Tak. Pracujesz. Przez jakiś będziesz czas pracował. Tak. Tylko że beton potrzebuje bardzo mało rudy żelaza. Więc ona będzie stosunkowo chyba wolno znikać. Tak, potrzebuje dużo więcej kamiennej cegły niż rudy żelaza. Więc ruda żelaza będzie stosunkowo wolno znikać. Okej, dobra. Mam nadzieję, że na razie to sobie poradzi. Dobra, wracamy do naszych głównych spraw. Trendy to sobie puścić. Myślę, że przerąbię się tędy. Po prostu. I tutaj puszczę sobie. Okej. Możemy to zrobić z widoku mapy w ten sposób. Okej, czy to dobrze zrobiło? Chyba nie, nie. To zdecydowanie nie zrobiło dobrze. Zróbmy to dobrze. Dobra. Jest potrzebne. Chyba tutaj wszystko już jest, dobra. Ta. I znowu brakuje mi też moczegów. Dobra. No to z powrotem do sieci logistycznej. I tak, dobra. Puścimy jedną linię. Nie myślę, żeby potrzebował więcej niż jedną puszczać do produkcji z trzech fabryk. No tak mniej więcej pójdzie. I potem będzie troszkę problemem zrobienie produkcji silników. Nie tyle problemem, ale troszkę może zająć. Aż sporo rzeczy będzie trzeba będzie tam zrobić. Musimy również smar przeciągnąć niżej. Ale dobra. Nic nieosiągalnego. Gdzie moja flota? Już leci do mnie z pasami. Powoli leci. Powoli. Nie śpieszcie się. Przy okazji mogę sobie pobudować może tutaj gdzieś roboport, co? Powiedzmy gdzieś tutaj. Tak. Dobra. Budujcie jeszcze mu zasilanie. Dobra, to powinno również troszkę pomóc. Tak, czekanie na te roboty troszkę trwa, ale i tak jest to niebo szybsze niż chodzenie sobie samemu po bazie, żeby zbierać te wszystkie rzeczy. Dobra, nie w tą stronę. Dobra, może puszczę w ogóle kamień tędy już. Będzie przynajmniej widać, czy rzeczywiście dobrze wszystko działa.
Okej. To jeszcze dołączmy tamtą ścieżkę. Okay. Rany już chyba to dokonstruują. Ale dobra, w sumie tam sam mogę to dorobić. Nie tak. Tak. Dobra, tutaj czegoś brakuje. Dobra. To jest kamień, jest kamień, jest kamień. Dobra, moje roboty, zbudujcie wszystko. I tak. Jak daleko chcemy się zapuścić? Myślę, że jeszcze kawałek możemy się zapuścić. Dobra, zakręt. A! I znowu koniec pasów. Ha, dobra. I przynajmniej będą miały bliżej roboty, żeby mnie zapatrywać. Czekam. Przy okazji zabierają to całe drewno, które mi się nastakowało, którego nie potrzebuję. Dobra, jak to nasza sytuacja z żelazem? Okej, net, nawet dobrze. Bo kiedy zaprzestała produkcja tych wszystkich bajerów, to nasze zużycie żelaza dużo spadło i może dlatego sytuacja lepiej teraz wygląda. Przy okazji to również muszę poupgrade'ować do stalowych pieców. Przyda się. Dobra. Reszta, sporo już wykopaliśmy tego żelaza. W sumie możemy się jeszcze posiłkować tą kopalnią. Ale generalnie musielibyśmy się już zabierać powoli za tą kopalnią. I myślę, że to byłby już dobry moment, żeby zbudować pociąg. Ponieważ nie chciałbym aż takiego, tak długiego pasa ciągnąć, nie mówiąc już trzech pasów. Chociaż pewnie to by było łatwiejsze niż pociąg. Chociaż się zastanowię jeszcze. Nie, może jednak jeszcze zbuduję trzy pasy po prostu stąd. Trochę to zajmie miejsce, ale dużo szybciej pójdzie niż zrobienie pociągu. A tak, ta ruda się już powoli nam wykańcza. Dobra, mam wszystkie rzeczy, to zróbmy chociaż tą konstrukcję elektrycznych pieców. Dobra. Tutaj w sumie również mógłbym konstruować beton. Mam troszkę żelaza. Ale dobra. I tak. Jak wspomniałem, potrzebujemy trzech fabryk produkujących to. Elektryczne piece. I tak, potrzebujemy jeszcze stalowej płytki zaawansowanego układu elektronicznego. Potrzebujemy 10 kamiennych cegieł na jeden elektryczny piec na 5 sekund, czyli potrzebujemy pół cegły na sekundę. Nie, raczej dwie cegły na sekundę. I tak, cegły jak się szybko robią? Hmm.
Gdzie one są właściwie? W konstrukcji? Okej. Chyba jestem po prostu ślepy. Gdzieś tutaj muszą być przed nosem. Po prostu ich nie widzę. Nie. Nie widzę ich. Jest, dobra. Kolejna cykła. 3,5 sekundy. Się wypala. Więc jeżeli chcemy mieć... dwie na sekundę cegły, nie, to tak, również potrzebujemy dwóch na sekundę. 3,5. Chwila, to będzie 1 na 3,5 sekundy. Wiecie co, nie chcę się robić matematyki. Zróbmy po prostu jakąś fabrykę i jakoś ona będzie działać. Dobra. W ten sposób. Też może jeszcze jeden będzie. Dobra. Tutaj doprowadzimy linią. Chociaż jeden jeszcze odstęp od tego. Tutaj doprowadzimy linię z układami i z stalą. Tutaj będzie nasza linia przetopionego kamienia. Ale myślę, że nie będę tutaj dociągać jeszcze kolejnego węgla, żeby to przetapiać, tylko to również będę robił w elektrycznych piecach. Dobra, wiecie co? Kończy mi się niestety czas. Chciałem chociaż zbudować te piece, ale chyba nie zdążę. Dobra, w następnym odcinku już na pewno skończymy produkcję tych pakietów, ponieważ już jesteśmy bliżej niż dalej. A potem w sumie się zastanawiam. Myślę, że zaczniemy powoli robić uran. A później... później będą jeszcze niebieskie płytki, znaczy niebieskie układy procesorowe. A później... później ostatnia już tam. To się nazywa nauka. A dobra. Ale to jeszcze troszkę czasu zajmie, te wszystkie rzeczy robienie. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!